Cześć, nazywam się Ela Chrzanowska i jestem osobistą stylistką. Na co dzień łączę ludzi z ubraniami oraz pokazuję, jak odnaleźć swój styl. Oglądasz mnie po raz pierwszy, a interesuje Ciebie tematyka modowo-ubraniowa, to zacznij mnie subskrybować, a w każdą niedzielę otrzymasz dawkę inspiracji. Lubimy kupować dużo ubrań do tego stopnia, że nasza szafa się nie domyka, a my nie mamy w czym chodzić. Później okazuje się, że w naszej szafie znajduje się na przykład 5 bardzo podobnych bluzek, które różnią się tylko długością. Bo żadna z nich jest nieidealna. Wiesz, jak ja to postrzegam? Według mnie takim głównym czynnikiem, który powoduje, że nasze szafy są przeładowane, jest to, że nie umiemy wykorzystywać jednej rzeczy na wiele sposobów, nie umiemy z nią kombinować. Bywa też tak, że nie ma w naszej szafie rzeczy idealnych. Tylko co jest tym ideałem? Miałam kiedyś taką klientkę, która unikała golfów, a wręcz ich nie lubiła, bo podczas nakładania brudziła właśnie sobie golfy makijażem, a jej szyja, łabędzia, była wprost stworzona do chodzenia w golfach zimową porą. Zaproponowałam jej wtedy właśnie trik z apaszką, który być może już znasz z moich filmików. Od tamtego momentu golf stał się wręcz jej przyjacielem. Wykorzystuje go zarówno w stylizacjach służbowych, jak i towarzyskich. Jeden mały trik może spowodować, że nie będziesz musiała kupować kolejnej podobnej rzeczy, a Twoja szafa może stać się wspaniałą kopalnią stylizacyjną. Dlatego w dzisiejszym odcinku niektórym przypomnę, a niektórych z Was nauczę, jak za pomocą takiego małego stylowego triku można zmienić stylizację. Zapraszam serdecznie. Pierwszym takim trikiem stylowym, którym chcę się podzielić, jest zastosowanie apaszki do białej koszuli. Ten trik nie tylko odmieni Twoją całą stylizację, ale również wysmukli, wydłuży, wymodeluje troszkę sylwetkę. Jest świetnym zabiegiem dla osób, dla nieco pełniejszych kształtów. Wtedy nie zawsze stosujemy pasek, ale to przed lustrem dziewczyny pokombinujcie. W każdym razie zapiszcie go sobie, na pewno się sprawdzi. Warto również posiadać apaszkę w swojej torebce. Jest świetnym rozwiązaniem w sytuacjach kryzysowych. Podczas posiłku, obiadu zaplami nam się biała koszula, na przykład zupą pomidorową. I wtedy właśnie przychodzi na ratunek nam apaszka. Drugim stylowym trikiem, którym się tutaj dzielę, jest zastosowanie odpowiedniej długości swetra czy też bluzki do pozostałej części garderoby, jak i jej długości. Czasami jest tak, że troszkę mamy za długo bluzkę, jest luźniejsza, opada, niesfornie tam nam fruwa. Wtedy właśnie, tak jak widzimy tutaj na filmiku, przychodzi nam na ratunek pasek. Dzięki niemu możemy sobie stworzyć odpowiednią długość, taką jaką chcemy, dopasować do pozostałej części garderoby, stylizacji. Również tutaj należy pamiętać, że tak odpowiednia długość swetra czy też bluzki wpływa na wysmuklenie sylwetki. Trzeci trik, którym chcę się z Wami podzielić, jest na mnie, ponieważ niechcący skasowałam filmik, no i niestety nie mogę go otworzyć. A jest to zastosowanie takiej gumeczki recepturki. Można ją dostać w każdym takim większym sklepie typu Auchan, czy na pewno w sklepach papierniczych. Do gumeczkę stosujemy do rękawów, takich luźniejszych, które odwijają się, tak jak tutaj. Ten rękaw podwinęłam, ale za chwilę jak tak nie będę machała, to mi opadnie. Taki jest teraz niesforny, fruwający. A tutaj właśnie w tym rękawie zastosowałam tę gumeczkę, dzięki temu on się układa fajnie. Mam taką długość, jaką sobie zażyczyłam, zamarzyłam na dzisiaj. On układa się nonszalancko, luźnie tutaj. Dzięki takiej gumeczce mogę mieć odpowiednią długość taką, jaką chcę. Nic się z rękawem nie dzieje, fajnie się układa. Jest to właśnie świetny zabieg dla bluzek takich koszulowych, luźnych. Ale też dla osób, które mają taką grubszą rękę właśnie w tej części, wtedy również właśnie ta gumka świetnie się sprawdzi przy bluzkach koszulowych. Kochani, to były wybrane trzy moje triki tutaj dla Was, którymi chciałam się podzielić. Po więcej zapraszam na moje media społecznościowe, zarówno Instagram, jak i Facebook. One ukazują się co 2 tygodnie, w każdy czwartek.
mają taką stylową okładkę, tak jak widzimy tutaj na zdjęciu. Link do moich mediów społecznościowych znajdziecie w opisie. Cały filmik z tą bluzką koszulową, z inną bluzką, ale właśnie z taką lejącą, zobaczycie właśnie na filmiku. Ten czwartek miniony ukazał się trik stylowy z jak wykorzystać szal jeden na trzy sposoby, również do jednego płaszcza. Także zapraszam serdecznie. Kochani, przy okazji chcę Was zaprosić na stylowe warsztaty, które odbędą się 20 lutego. Są to warsztaty online. Tematyka warsztatu to 50 niezbędnych elementów kobiecej garderoby, kobiety z klasą. Więcej informacji również dostaniesz na stronie www.szanowska-ubiera/warsztaty dla kobiet. Link również się znajduje w opisie. Informacje również będą pojawiały się na moich mediach społecznościowych, także jeśli chcesz popracować nad swoją garderobą, zbudować taką spójną, stylową kapsułą, to zapraszam serdecznie. Kochani, to wszystko na dziś. Spodobał Ci się ten odcinek? Skomentuj, czy te triki są przydatne dla Ciebie. Masz pytanie? Również zostaw komentarz tutaj lub na priv. Zacznij mnie subskrybować, jeśli do tego momentu tego nie robiłaś, robiłeś, zmotywujesz mnie.